Z koncepcją zagospodarowania kamienicy po byłej galerii Andrzeja Strumiło wystąpił radny Ołowniuk. Żeby powstał w jednym z naszych liceów klasa, czy powstała klasa o profilu artystycznym. Kiedyś to było, była chyba architektura, z tego co się dowiadywałem w drugim ogólniaku. W tej chwili nie mamy takiej klasy i to taki trochę paradoks, że wręczamy dużo, dużo nagród, stypendiów, cieszy artystycznych, a te nasze talenty młode, mieszkańcy naszego miasta nie mają gdzie tych jakby swoich uzdolnień rozwijać. Panie prezydencie, czy na pewno są już jakieś plany, wiemy, odnośnie Kościuszki 45, może jednak fajnie by było, żeby ten budynek, lokal został u nas w mieście, w naszych strukturach i dla takich młodych artystów, którzy w przyszłości chcieliby i się rozwijać, mogłoby powstać takie centrum edukacji artystycznej. Zdaniem radnego w czasie szkolnych zajęć młodzież mogłaby przychodzić do budynku po dawnej galerii Andrzeja Strumiło i tam szlifować swoje talenty. Radny widziałby tam nie tylko pracownie artystyczne, ale również miejsce na wykłady. Ja wiem, że jest SOK, zaraz będzie taka odpowiedź, który spełnia część oczekiwań, tylko że tam jest dział animacji lokalnej, dział edukacji i animacji lokalnej. Ale tu nie tylko chodzi też o nasze dzieci tutaj z Suwałk, z okolic, bo tych artystów naprawdę u nas jest. Jest i wyjeżdżają po szkole średniej, chodząc raz na jakiś czas do SOK-u, niekoniecznie i korzystając z prywatnych praktyk, korepetycji, ewentualnie jakichś lekcji dodatkowych, a mogliby to robić u nas na miejscu i rozwijać naszą tutaj kulturę i artystyczne uzdolnienia w naszym obiekcie. Tu jednak spodziewany zwrot akcji wprawdzie nastąpił, ale w innym kierunku. Ten temat my zbadamy, co chodzi o klasę taką profilu artystycznym i mój zastępca przedłoży ten temat do dyskusji na posiedzenie Komisji Oświaty w lutym, żeby omówić tą sprawę. Kiedyś był inny pomysł przekwalifikowania, nawet ktoś mi tutaj zdradził, szkoły muzycznej na szkołę artystyczną. I włączenie trzeci ELO w ten cały duży projekt. To kilka ładnych lat temu było, nie? Ale no wtedy w jakiś tam sposób, już nie pamiętam, projekt został zarzucony. A mamy utalentowanych, zdolnych młodych ludzi i co chodzi o rozwijanie i tutaj podwyższanie swoich umiejętności w szkole muzycznej, mamy taką możliwość, ale na przykład plastycy i tak dalej, inne profesje artystyczne no nie mają. I tutaj poruszymy ten temat, w jaki sposób powiemy, jak to się robi, jakie konsekwencje są takich kroków i tak dalej na Komisji Oświaty w miesiącu lutym. Nie ma więc złudzeń, że sprawa nie zostanie przeprocedowana do etapu ostatecznej decyzji na tak lub nie w obecnej kadencji. Czesław Renkiewicz wyjawił również plan dotyczący kamienicy przy Kościuszki 45. Jest wola Urzędu Marszałkowskiego, ARES-u i Wszystkich Świętych, żeby ten temat poprowadzić, tak jak już Państwu wspominałem, w pozyskanym budynku na osiedlu drugim zorganizować żłobek miejski, na który mamy środki finansowe i jest szansa, że te środki byłyby przepisane dla nas na inną lokalizację. Tutaj trzeba byłoby wyremontować pod potrzeby ARES-u ten budynek, no i przekazać, dokonać takiej zamiany. Dość proceduralnie i prawnie to skomplikowana sprawa, ale jesteśmy po spotkaniach. Jest dobra wola, prawnicy z notariuszem trzeba byłoby i teraz czekamy tylko na jakieś zwrotne, potwierdzające takie dobrowolę, odpowiedź na piśmie, no i przystępujemy do działania.